Dzień dobry wszystkim. Dorota Orzuk tutaj. Podobno trzeba na transmisjach ładnie się przedstawiać, podobno trzeba budować swój autorytet. Jakoś nie mam tego w nawyku i powiem Wam, że już od to robić, ale ciągle mi to nie wychodzi. Popatrzcie, jak głęboko zakorzenione jest w nas to, że mówienie o sobie dobrze jest to próżność, że mówienie o sobie dobrze jest to chwalenie się, jest to po prostu wywyższanie się i chyba we mnie bardzo, bardzo głęboko jest to zakorzenione, skoro już od dawna wiem, marketing o tym po prostu aż huczy, że trzeba zawsze się przedstawiać w pozytywnym świetle, się pokazywać, że trzeba zawsze mówić o swoich sukcesach, o swoich osiągnięciach, budować swój autorytet, budować pozycję, zaufanie do siebie właśnie w ten sposób. Jakoś powiem Wam, że jest to dla mnie wielkim wyzwaniem, więc dzisiaj zrobiłam postęp, przedstawiłam się z imienia i nazwiska, ale jeszcze się nie będę tutaj sukcesami, jeszcze muszę to chyba przepracować. Ale Wy, jeśli nie macie z tym takiego wyzwania, takiego problemu, róbcie to, bo takie są czasy. Takie są czasy, że trzeba to robić. Zapraszam na dzisiejszy, no, teleporanek, ale tak naprawdę serię nagrań. Cześć Gosia, cześć Natalka, cześć dziewczyny. Chodźcie, dołączajcie. Serię nagrań z fragmentami książek, które mnie osobiście bardzo poruszają do tego, żeby żyć bardziej, żeby się pobudzić, żeby się obudzić, żeby się przebudzić. Jesteśmy w takim śnie, w takiej apatii, bardzo często nie wiemy, co mamy zrobić w swoim życiu, nie potrafimy odnaleźć tego, w czym jesteśmy dobrzy, nie potrafimy odnaleźć swojej pasji, bardzo często, nawet jeśli gdzieś tam mamy już te pasje odkryte, to nie mamy wystarczająco ruszyć. Mam nadzieję, że te transmisje, te fragmenty książek pobudzają nas wszystkich do tego, żeby żyć właśnie w przebudzeniu i żeby z tym dniem wiedzieć bardziej, co z nim zrobić, żeby go rozpocząć na jakiejś takiej fajnej, wyższej właśnie energii. Natalka, dziękuję za serducha, dziewczyny. Chcę tylko powiedzieć, że każdy zawsze komentarz, zawsze jak do mnie też ktoś napisze na Messengerze, zawsze jest to dla mnie coś wielkiego, wzruszającego, coś takiego, co po prostu dodaje też motywacji, chęci do tego, żeby kontynuować, żeby każdy z nas lubi wiedzieć, że to, co robi, ma sens, że to, co robi, jest dobre, wartościowe, że to, co robimy, jest po prostu potrzebne, więc dziękuję Wam za te wszystkie serducha, tu Natalka przed chwilą, komentarze, lajki, za to, że jesteście na tych transmisjach i też za to, że oglądacie powtórki, bo wiem, że oglądalność wzrasta. Turkach. Nie każdy ma czas o 9 być na bieżąco na Facebooku. Cześć! Fragmentu książki, ponieważ założeniem tych transmisji jest, żeby było krótko. Mam tendencję do tego, żeby gadać i gadać i gadać, więc szanując czas nas wszystkich, przejdę do tego fragmentu. Ale na początek przeczytam taki wstęp, bo jest bardzo fajny. Będzie o poziomach świadomości, będzie o tym, o czym bardzo lubię mówić. Lubię, kiedy właśnie poszerzamy tę wiedzę, że kluczem i wielkim krokiem, wielkim postępem, Natalka miała powtórkę, super. Napiszcie, dziewczyny, też, czy co Wam to daje, czy lubicie, czy co Wam to daje, bo nie chodzi o to, żeby sobie pogadać, tylko żeby to przenosić na naszą rzeczywistość. Jak nam się to przenosi na praktykę, na praktyczne życie? Oczywiście rozwój jest procesem i trzeba właśnie dlatego tej energii, a nie raz w miesiącu. Poziomy świadomości mówią o tym, kluczem, tym krokiem takim według mnie najważniejszym i pewnie według wielu, ale ja zrozumiałam właśnie sama też, to zrozumiałam u siebie w swoim życiu, że wielkim postępem jest być świadomym, być świadomą, wielkim postępem jest być
obserwatorem swojego życia, obserwatorem siebie. Czyli wielkim postępem jest jakby zdać sobie sprawę, na przykład jak to jest u mnie. Na przykład zdać sobie sprawę, dlaczego podejmuję takie właśnie decyzje, albo dlaczego tak się zachowuję w danych momentach, dlaczego ciągle mi się to zdarza. Uświadomić sobie na przykład, że coś jest powtarzalne, że coś ciągle mi się zdarza. Uświadomienie sobie tego pozwoli nam zaobserwować właśnie, uwaga, powód prawdopodobnie, czyli skutek i reakcję. Uświadomienie sobie pozwoli nam zaobserwować skutek. Uświadomienie sobie reakcji pozwoli nam zaobserwować skutek. Czyli uświadomienie sobie tego, co się dzieje z nami czy w naszym życiu, pozwoli nam zacząć obserwować powody, przez które to się dzieje, albo dzięki którym to się dzieje. I to jest odkrycie, czyli stanie się obserwatorem. Ja wiele rzeczy do tej pory u siebie odkryłam, negatywnych również, ale właśnie to jest uwalniające, że jeśli już odkryję, czemu to się tak u mnie może dziać, to wtedy mam szansę właśnie na to, żeby następnym razem postąpić inaczej, być bardziej świadomą swoich właśnie decyzji. I poziomie świadomości będzie o nich dzisiaj. Cześć, cześć dziewczyny, witajcie. Będzie o nich dzisiaj, są niesamowitym kluczem, żeby zdać sobie sprawę, zaraz będziecie wiedzieć, o czym mówię, te osoby, które jesteście ze mną już od dłuższego czasu i na przykład oglądaliście w teleporanki, to będzie ten temat, ten obszar dużo łatwiejszy, dużo bardziej przyswajalny, dużo bardziej właśnie uświadamiający. Wiemy, o co chodzi. Poziomy świadomości według Hawkinsa, tu jest książka Siła czy moc Hawkinsa, moja po prostu cała pokreślona książka, mówi między innymi o tym, że nasza świadomość, czyli to zdawanie sobie sprawy i ten poziom, przez który postrzegamy siebie i rzeczywistość, jest decydujący, ponieważ jest to powód, przez który rzeczy się dzieją w naszym życiu. Czyli jest tak jak jest akcja i reakcja, to można powiedzieć, że jest to akcja. Nasza świadomość określa to, co się dzieje w naszym życiu. Poziom naszej świadomości określa to, co się w nim wydarza, określa to, jak my widzimy rzeczywistość, jak my widzimy siebie, swoje możliwości. Ale pewnie przejdę do fragmentu, bo będzie na pewno bardziej jasne, ale najpierw przeczytam początek tej książki, bo jest po prostu niesamowity. Świadomi nie rzucają się w oczy, zdają się być prostolinijni. Ci, którzy wiedzą, znają wzorce absolutu. Znać wzorce to subtelna moc. Subtelna moc rusza wszystkim i nie ma imienia. I słuchajcie, ten fragment niech będzie wstępem, bo na pewno mówiąc o świadomości będziemy mówić o mocy. I tytułem tylko wstępu, wiem, że znowu się rozgadałam, po prostu próbuję to ogarnąć, ale... I słuchajcie, tytułem właśnie tego wstępu chcę tylko powiedzieć, że Hawkins stworzył mapę naszej świadomości, czyli skalę taką, skalę, która pokazuje, z jakich poziomów różnych, zaraz o nich powiem, z jakich poziomów różnych my postrzegamy właśnie życie, rzeczywistość, sytuacje, które są w naszym życiu, ale też jak postrzegamy siebie. I dobrze jest właśnie, jak tutaj przeczytam zaraz, taką sytuację, która pokazuje tak dosłownie, praktycznie, jak to się odbywa. Nawet sobie możecie wygooglować poziomy świadomości Hawkins i dobrze jest sobie właśnie zastanowić się, poobserwować sobie, z jakiego poziomu ja w tej chwili interpretuję moją rzeczywistość. Bo to, z jakiego poziomu ja tę rzeczywistość interpretuję, jest kluczem, jest po prostu absolutnie obszarem, który może nas albo nas zniechęcić do życia i odebrać nam całkowicie moc, albo może nas po prostu katapultować
możemy patrzeć na życie zupełnie innymi oczami. A życie jest takie, nasze życie jest takie, jak na nie patrzymy. Tutaj Hawkins pokazuje sytuację, która po prostu w praktyce pokazuje to, o czym jest mowa. Spróbujmy pokazać to wszystko lepiej na przykładzie właśnie. Wyobraź sobie żebraka na rogu ulicy. Wyobraź sobie żebraka na rogu ulicy. W mocy tego miasta stoi stary człowiek w podartym ubraniu, sam opierający się o róg domu z eleganckiego, czerwono-brunatnego piaskowca. Spójrz na niego z perspektywy różnych poziomów świadomości i zwróć uwagę na różnicę w tym. Z samego dołu skali na poziomie wstydu, właśnie tutaj będziecie mogli wyłapać te poziomy świadomości, ale dla wszystkich chętnych oczywiście mogę nawet przesłać zdjęcie tej mapy. W każdym razie na samym dole naszego poziomu naszej świadomości jest wstyd, czyli patrzymy na siebie czy na innych z poziomu wstydu. I z poziomu wstydu żebrak jest brudny, odrażający i gorszący. Z poziomu wstydu żebrak jest brudny, odrażający i gorszący. Drugim poziomem jest wina, czyli najniższym poziomem jest wstyd. I taka jest dla nas rzeczywistość, jeśli patrzymy na nią z poziomu wstydu. Wstyd może być w nas bardzo mocno zakorzeniony, może po prostu możemy, nie wiem, może mieliśmy takie dzieciństwo, że wstydzimy się zabrać głos, wstydzimy się, że będziemy skrytykowani, wstydzimy się, że ktoś nas skrytykuje, wstydzimy się po prostu swoich kompleksów, wstydzimy się swoich wad, wstydzimy się swojego wyglądu. Wiecie, mogę tutaj mnożyć, ale warto jest się po prostu zastanowić, czy to jest poziom, czy to jest pryzmat, przez który widzę świat. Z poziomu winy, to już jest wyższy drugi poziom, z poziomu winy zrzucilibyśmy na niego winę za jego stan. Zasługuje na to, co dostał. Prawdopodobnie jest leniem, który oszukuje pomoc społeczną. To jest drugi poziom. Zastanówmy się, czy w takiej sytuacji my właśnie pomyśleli. Tutaj jest przykład tego żebraka, ale oczywiście możemy to odnieść do wszystkich innych sytuacji. Czy tak myślimy o innych, że zrzucamy na nich winę za ich stan, zasługuje na to, co dostał. Prawdopodobnie jest leniem, który oszukuje pomoc społeczną. Kolejnym poziomem jest apatia. Tutaj wymieniam poziomy od najniższych. Wstyd, wina, trzeci poziom to apatia. Czy patrzymy na siebie czy na innych, na rzeczywistość z poziomu apatii? Jego tarapaty wydałyby się rozpaczliwym, potępiającym dowodem na to, że społeczeństwo nie jest w stanie niczego zrobić z bezdomnymi. Czy jest nam bliski taki sposób patrzenia na tę sytuację? Kolejny poziom to żal. Czy patrzymy przez pryzmat żalu? Ten stary człowiek wygląda tragicznie na pozbawionego przyjaciół i opuszczonego. Szkoda nam go, ale ciągle nic z tym nie robimy. Szkoda nam go. To jest poziom żalu. Na poziomie świadomości strachu, na poziomie patrzenia przez pryzmat strachu, możemy go zobaczyć jako niebezpiecznego, zagrażającego społeczeństwu. Może powinniśmy zawiadomić policję jakąś zbrodnię. Czy jest nam bliski ten poziom? Słuchajcie, kurczę, to jest takie uświadamiające. Następnym razem założę się, że kiedy zobaczymy na ulicy taką sytuację jakiegoś żebraka, to nasza świadomość już dzięki tej transmisji podniesie się na tyle, że zdamy sobie sprawę, z którego poziomu na niego patrzymy. Na kolejnym poziomie jest pożądanie, czyli patrzymy na tę sytuację przez pryzmat. Reprezentować frustrujący problem, dlaczego nikt nic nie zrobi, nie? Patrzcie, jak często, tak ja sobie uświadamiam, że nieraz tak miałam. Dlaczego nikt z tym nic nie zrobi? Ale sama też nic nie zrobiłam. Na poziomie
człowiek może wyglądać na brutalnego lub z drugiej strony można by być wściekłym na to, że takie rzeczy istnieją. To jest poziom złości. Na poziomie dumy mógłby być odbierany jako poniżony lub pozbawiony szacunku do samego siebie, dzięki któremu mógłby poprawić swoją sytuację. Na poziomie dumy mógłby być odbierany jako poniżony lub pozbawiony szacunku do samego siebie, dzięki któremu mógłby poprawić sytuację. Czy takie sytuacje wywołują w nas właśnie takie reakcje? To jest świadomość. I dzięki temu, że potrafimy właśnie określić, jakie reakcje u mnie to wywołuje, to mogę następnym razem zdecydować, że czy to jest dobre, czy to jest właściwe, czy to coś wnosi, czy chcę jakoś inaczej zareagować, czy chcę coś z tym zrobić. Bo kolejny poziom to już jest odwaga, te poziomy wzrastają. Poziom przełomowy w ogóle w świadomości to jest odwaga. Moglibyśmy się poczuć zmotywowani do poszukania schroniska dla bezdomnych. Wszystko, czego mu potrzeba, to praca i miejsce do mieszkania. I to już je możemy sobie pogratulować, jeśli tak właśnie reagujemy. Bo to jest poziom, od którego zaczyna się właśnie życie. Na poziomie neutralności żebrak wygląda w porządku, może nawet interesująco. Żyj i pozwól żyć innym. Moglibyśmy rzec, w końcu nikomu nie robi krzywdy. Widzicie? Czy widzicie różnicę? Dajcie znać, kto jest od początku. Czy widzicie różnicę w tej interpretacji? Co poziom, to wyższe zrozumienie, empatia, taka miłość. Co poziom, to wzrasta miłość. Na poziomie ochoty, kolejny poziom to jest ochota, na poziomie ochoty moglibyśmy zdecydować się zejść na dół i sprawić, czy możemy coś zrobić i możemy sprawić, nie wiem, czy pamiętacie taki odcinek, który mówił o woli, o działaniu, to akurat jest to, nie będę tu się powtarzać, ale był taki odcinek, który mówił, że celem, że jesteśmy zwodzeni w taki sposób, żebyśmy nie podejmowali działania, żebyśmy nie mieli ochoty, żebyśmy nie mieli woli, żeby ewentualnie, jeśli mamy jakieś cnoty, chcemy jakąś dobroczynność uprawiać, to żeby to się hamowało na poziomie chęci, ale nie podejmowania czynu. Więc na poziomie ochoty moglibyśmy zdecydować się zejść na dół i sprawdzić, czy możemy coś zrobić, aby pocieszyć tego człowieka lub poświęcić trochę czasu na wolontariat. Więc to już się zaczyna dziać. Na poziomie akceptacji, wyższym poziomem jest akceptacja. Intrygujący. Prawdopodobnie ma ciekawą historię do opowiedzenia, jest tam, gdzie jest, z powodów, których możemy nigdy nie zrozumieć. Czyli dajemy mu też akceptację, bo może jest to jego świadomy wybór, może tak zdecydował, może tak chciał, może to jest jego osobista wolność. Na poziomie rozsądku jest on przejawem obecnej ekonomicznej i społecznej niemocy, a przynajmniej dobrym przedmiotem psychologicznej. Jest kontynuacja tych poziomów, później jest miłość, później jest radość, później jest, nie? Tak jak mówiłam, jeśli chcecie, to mogę tutaj nawet fotkę tej mapy wrzucić, ale na każdym z tych poziomów zachowujemy się inaczej. Na wyższych poziomach stary człowiek zaczyna nie tylko wyglądać interesująco, ale i przyjaźnie oraz sympatycznie. Być może wtedy bylibyśmy zdolni zobaczyć, że w rzeczywistości jest on kimś, kto przekroczył społeczne ograniczenia i uciekł. Radosny staruszek z mądrością lat wypisaną na twarzy oraz pogodą ducha biorącą się z obojętności na materialne. Na poziomie pokoju, później jak już jest wyżej pokój, odkrywamy w nim naszą własną jaźń w tymczasowym przejawie. I gdybyśmy podeszli do żebraka, popatrzcie, jego reakcja na różne poziomy świadomości zmieniałaby się zgodnie z nimi. Jego reakcja na różne poziomy naszej świadomości, to jest
To jest power fragment. Jego reakcja na różne poziomy naszej świadomości zmieniałaby się zgodnie z nimi i jego reakcja na różne, jego reakcja byłaby też reakcją zgodną z jego poziomem świadomości. Z jego poziomem świadomości. Popatrzcie, jak ten fragment pokazuje, jak bardzo na siebie nawzajem wpływamy. Jak bardzo jesteśmy połączeni. To nie jest tak, że ktoś sobie może powiedzieć, a, autuje się ze społeczeństwa. Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i co więcej, nasze poziomy świadomości nawzajem na siebie oddziaływują czy oddziałują. Nasze poziomy świadomości na siebie nawzajem oddziaływują jednak chyba. Nasze poziomy świadomości, więc co możemy najbardziej wartościowego zrobić dla siebie i dla społeczeństwa, dla innych? Nawzajem uświadamiać się, że istnieje taka wiedza, nawzajem uświadamiać się, że wszyscy patrzymy na siebie nawzajem przez pryzmat naszego poziomu świadomości. I dzięki temu uświadomimy sobie, z jakiego poziomu to robimy. Bo wiedząc, mając obraz na przykład tej sytuacji w praktyce tutaj, i mając obraz tej sytuacji, możemy właśnie mieć świadomość, na którym poziomie jesteśmy i jak nam to służy. Bo popatrzcie, jaka jest różnica. Na najniższym poziomie wstydu zrzucamy winę na tego człowieka i mówimy, zasługuje na to, co dostał. Prawdopodobnie jest leniem, który oszukuje pomoc społeczną. Owszem, bywają też takie sytuacje, ale co nam to daje, że tak myślimy? Co nam to daje? Frustrację, niechęć, wściekłość, że po prostu nasze podatki często może idą na takie rzeczy, tak? Czyli co daje to i jemu, i nam? Wzajemną złość. Jak nam to służy? Nijak. A jaka jest różnica pomiędzy właśnie tym na przykład najniższym poziomem wstydu, a na przykład pokoju, o którym tu jest mowa. Odkrywamy w nim naszą własną jaźń w tymczasowym przejawie. Czyli łączymy się z... Może jak ja bym była w takiej sytuacji, czego bym potrzebowała, co bym zrobiła, może dam mu uwagę, może z nim chwilę porozmawiam, może chwila rozmowy z nim da mu więcej niż wrzucone 5 zł. Nie wiem. Tak sobie tylko tutaj gdybam. I generalnie najważniejsze w tym uświadomieniu sobie tego, że istnieje coś takiego jak poziomy świadomości, jest to, że każda akcja niesie za sobą reakcję. Jaką reakcję chcemy w naszym życiu? Czyli wszystko ma swój, każdy skutek ma swój powód. Jakie powody, jakie skutki chcemy w naszym życiu, czyli co chcemy, żeby w naszym życiu się zadziało, to jeśli chcemy, żeby w naszym życiu, nie wiem, działo się, nie wiem, miłość, radość, wzajemne dobre relacje, dobre uczynki, pomaganie sobie, to o co powinniśmy zadbać? O akcję, o powód, o źródło, dzięki któremu mogłyby się te rzeczy dziać, bo to jest tak, jak kiedyś było, chyba na samym początku tych tutaj transmisji było o tym, że jeśli chcę dobrych ludzi wokół siebie, to sama powinnam być dobra. Jeśli chcę, żeby ktoś mi pomagał, żeby ktoś mnie spytał, jak się czuję, to powinnam pytać ludzi, jak się czują. To jest takie, patrzcie, jakie proste, jak zapominamy. I to jest właśnie to, że mamy w swoim życiu to, co generujemy. Co generujemy? Wiem, że tu się niektórzy sfrustrują teraz, nie wiem, jak są jakieś traumy, nieszczęścia, że po prostu to jest niesprawiedliwe i nie chcę tu wchodzić w takie rzeczy, bo takie rzeczy się dzieją. Ale popatrzmy na to, czy jak często jest tak, że na przykład mówimy, że no ludzie są źli. Nie? Czyli mamy przekonanie, że ludzie są źli i mając takie przekonanie, przyciągamy do naszego życia ludzi, którzy potwierdzają nam to przekonanie, bo w naszym życiu pojawiają się sytuacje, które potwierdzają nasze myślenie, bo tak jak, no nie wiem, prosty przykład, nie wiem,
idąc ulicą, lubimy kolor czarny i widzimy tylko kolor czarny, nie wiem, bluzki, kobiety, ludzie mają w kolorze czarnym i widzimy wszystko, co czarne, tak? Czyli pojawia się w naszym życiu to, na czym, co my chcemy, żeby się pojawiło. Chcemy, podobają nam się czerwone samochody, widzimy na ulicach same czerwone samochody. Pojawia się, dostrzegamy to, wszechświat, świat nam pokazuje to, co my mamy w swoich myślach, co my mamy w swoim fokusie, w swoim skupieniu. To jest niesamowita wiedza. Jeszcze mogłabym się długo rozgadać, ale znów przesadziłam. Zapraszam Was w każdy dzień od poniedziałku do piątku o 9 na te fragmenty książek, które bardzo, bardzo dla mnie są olśniewające. Wczoraj było o tym, że o życiowej sinusoidzie, o tym, że nawiążę tylko, bo to do dzisiejszego fragmentu bardzo fajnie się o tym, że w życiu i bardzo często myślimy, że po prostu wszyscy inni są szczęśliwi, tylko my mamy kryzysy. Odcinek, nie chcę się powtarzać, ale popatrzcie, jak te poziomy świadomości są bardzo istotne, kiedy właśnie jesteśmy w kryzysie. Kiedy jesteśmy w dołku, kiedy nam spadła energia, to poziom naszej świadomości może być tutaj kluczem do tego, żeby nie dać się wciągnąć w ten dołek, żeby już przestać kopać, żeby nie dać się wciągnąć, ale też dać sobie zrozumienie i empatię właśnie, tak? I dać sobie miłość. Jestem w kryzysie, ale to nie znaczy, że jestem beznadziejna. To nie znaczy, że jestem beznadziejna, nic nie potrafię i wszystko mi nie wychodzi. Kryzys jest naturalną częścią życia. Raz jest górka, raz jest dołek. O tym było wczoraj. Więc poziomy świadomości w każdej sytuacji naszego życia sprawdzą się nam. Jeśli je zgłębimy, uświadomimy sobie, że coś takiego istnieje, to może funkcjonować, to może nam dobrze służyć, może nam pomóc w tym, żeby pomiędzy umysłem a ciałem była harmonia, bo pomiędzy umysłem a ciałem jest po prostu nasza świadomość. O tym jeszcze na pewno będzie, ponieważ uwielbiam książkę Siła czy Moc Hawkinsa. Zachęcam do tego, żeby zgłębiać tego rodzaju wiedzę. Cudowności dla wszystkich. Zapraszam jutro o 9. Jeśli macie chęć, uważacie, że warto, oczywiście dzielcie się tym. Niech ta świadomość mnoży się nam, bo jak widzicie, wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, więc jeśli chcemy, żeby podnosił poziom ogólnie, nie tylko nas, naszej świadomości, oczywiście przyniesie i nam pozytywne skutki, to właśnie to róbmy. To róbmy, dzielmy się tym. Cudowności, dobrego dnia.